Siema, witam z mojej obory, w której zwykle stoi prosiak w tym miejscu. Ale dzisiaj prosiaka nie budiet. Nie, nie, wszystko jest okej, poszedł po prostu do serwisu. Ale obok prosiaka również stoi warchlak, czyli moje kilka Agility 50, którą zwykle jeżdżę po prostu po bułki do sklepu. Co się stało z prosiakiem? Prosiak, tak jak wspomniałem, poszedł do serwisu. I dzisiaj go odbieram. Na szczęście nic się nie stało, wszystko jest w należytym porządku. Po prostu wymyśliłem sobie, że chcę maksymalnie wydłużyć sezon motocyklowy i po prostu zamontować grzane manetki. Wszyscy mówili, kup rękawice, będzie ok. Mhm, dobrze, kupiłem rękawice. Gdzie one są? Zaraz je znajdę. Tada! Rękawice bardzo fajne, polecam. Są naprawdę spoko. Ruka z Gore-Texem, Gore-Gripem, jakieś 6 stówek mniej więcej. Rękawice są świetne, bardzo dobrze radzą sobie w wietrzne dni, kiedy jest zimno, szaro, buro i ponuro, można jeździć, ale na dalszych trasach niestety rękawice to nie wszystko. I tu pojawił się problem grzanych manetek. Wszyscy mówili, będziesz zadowolony. No tak, pewnie połowicznie będę zadowolony. Owszem, jeżeli chodzi o praktyczną część całej infrastruktury motocykla, to na pewno będę zadowolony, bo będzie grzało i będę mógł śmigać niezależnie od pogody. No ale jeżeli chodzi o estetykę motocykla, no to jednak niestety trochę lipa, ponieważ grzane manetki wyglądają w moim odczuciu potwornie okropnie. Po pierwsze, mają jakieś nadruki takie dziwaczne, nie wiem, wygrawerowane, tam wybite, jakieś płomienie, napis Oxforda, bo to będzie Oxford Heated Grips Cruiser. No i no, co tu dużo mówić, w porównaniu do yamahowskich manetek zwykłych, no wyglądają jak pół zza krzaka. No ale tutaj nie chodzi o samą estetykę, owszem, ona jest ważna w tego typu motocyklu. Tutaj chodzi bardziej o praktyczną część jazdy i mam nadzieję, że tutaj pod tym kątem grzane manety się sprawdzą. Do tego poprosiłem jeszcze serwis, krakowski serwis Mantra Motocykle o wymianę przewodów hamulcowych na te ze stalowymi oplotami. Jestem bardzo ciekawy, czy zwiększy się komfort hamowania, a raczej czucie hamulców, bo prosiak jest bez ABS-u. Jest to 2015 rok produkcji, więc no ABS-u nie ma. No ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że już takie rozwiązanie starczy na lata. Podobno, jak to powiedział pan Darek z serwisu, na wieki wieku wam. To tyle na razie. Odezwę się, jak dzisiaj sprowadzę tu prosiaka i zobaczymy, jak wyglądała sama instalacja i przewodów, i grzanych manetek, no i czy rzeczywiście wyglądają aż tak strasznie, jak to ma miejsce na zdjęciach. Odezwę się, jak już będę na miejscu. Do później. No i prosiak już odebrany. Wszystko jest git, tak jak powinno być. Oploty zrobione. Pięknie tutaj wszystko się komponuje. No, ale najważniejsza rzecz to manetki. I uwaga, jestem pozytywnie bardzo zaskoczony, bo wyglądają całkiem sensownie, proszę bardzo. To są w wersji Cruiser. Naprawdę jest cacy. Polecam warsztat Mantra Motocykle. Naprawdę jest super. Jest perfecto. Dobra, zobaczymy, jak grzane manetki grzeją. Zasuwamy.
mistrzostwo świata. Absolutne. O, ja cię. Czemu ja tego nie założyłem miesiąc temu? No, coś wspaniałego, naprawdę. Super grzeją. 30-40% gripsów ustawienia tego sterownika to już sam raz wystarczy. No, robi robotę absolutnie perfekcyjną. Także tak. Fajnie, że udało się zatrzymać te chromowane wnętrza. Te zewnętrzne są z Oxforda, ale to jest oryginalne. Więc to wygląda całkiem nieźle. No ta guma jest jak... Nie wiadomo już, jak to można określić, no, jak pół dupy zakrzata po prostu. Ale całość jest super, naprawdę. No i oploty. Oploty tak jak być powinny. Super. Jeszcze parę słów nagram pewnie. Jak już prowadzę go do garażu i będę pucował wieczorem. To na razie tyle. Wieku, muszę powiedzieć. Coś wspaniałego. Przejazd super. Generalnie grzeją idealnie. A teraz zatrzymałem się dokładnie w środku Puszczy Niepołomickiej. Takim właśnie widokiem po jeździe testowej chciałem Was pożegnać. Do następnego. Jesień jest piękna. Po prostu jest piękna.